jest do zobaczenia w Kielcach CLS. Nie mamy logo! Stoi CLS-ik, wyglancowany. Patryku, zapraszam na salony. Że nas identyfikują ludzie z takimi super furami. Gdzieś tu są k***a bomby zakopane. Dokładnie, 11 września, porcelana. Siemanko, niedziela, mamy 5:50. Normalnie ludzie o tej porze śpią, no ale że my nie należymy do normalnych ludzi, to stwierdziliśmy, że wybierzemy się, Patryka nie widać, wybierzemy się po samochód. Dla Patryka. Dla Patryka. Patryk odezwał się do nas w sprawie CLS-a, jest do zobaczenia w Kielcach CLS, tak więc zebraliśmy się. Dokładnie w Busku, żeby nie było. W Busku, nie Chmielnik? Nie, w Busku Zdrój. Aha, no to w takim razie gdzieś tam w okolicy Kielc. Zebraliśmy się w niedzielę z samego rana. Mamy ze sobą miernik, mamy starkę, tak? Brak snu. Brak snu. Ale jest git. Moja wina. Więc jedziemy go zobaczyć. Tak, oczywiście. W219, 3,2 litra diesel V6, 223, 4 konie. Czarne wnętrze. Jedziemy zobaczyć zdjęcia, może gdzieś wam tu wrzucimy. No, trochę trasy przed nami. Tak więc co, z gościem jesteśmy umówieni na... Na którym jesteśmy mówieni w ogóle? Znaczy między 8 a 9 mamy być. Aha. A przy okazji, taka niespodzianka, pojedziemy jeszcze zobaczyć Szydłów. Bo jest, będziemy niedaleko, to jest od Buska 20 km. Piękna miejscowość, tak naprawdę większość miejscowości znajduje się w murach zamku starego. Bardzo lubię tam jeździć, co roku tam jestem, także dzisiaj chłopakom pokażę, jak tam wygląda, też coś tam nagramy stąd. No, także na pewno jakiś materiał z tego miejsca też wrzucimy, coś z trasy, no i w sumie zobaczymy się chyba dopiero na miejscu, jak będziemy oglądali już samochód. Czy się uda kupić? Zobaczymy, może akurat się uda. Patryk na pewno byłby szczęśliwy, jakby się udało dzisiaj go kupić, bo aktualnie jest bez auta, swojego pozbył się ledwo miesiąc temu, ale całe szczęście W203 zostało w grupie, także też się z tego powodu cieszymy, bo nowa właścicielka też do nas przyjechała ostatnio, także pozdrawiamy, także fajnie. Oczywiście. Pozdrawiamy. Jak najbardziej. Dobra, no to co? Bieramy się i w trasę. Ruszamy, no ruszamy, bo trochę kilometrów przed nami. Także kawka, 5 rano, lecimy. Szyby nie umyte. Dziękuję. Musiałem swoją frustrację wyrzucić. Bardzo dobra robota. Tak. To się zatem teguje. Próbuję złapać Patryka. Patryk to tam już dawno śpi. Patryk bez emocji, przecież on kurwa się tylko jedzie po samochód. Czy to pierwszy kurwa? I to jeszcze go wiozą kurwa. Nie, że jedzie. Widzicie jak to jest? Potem od pieniędzy odpierdala. No. Wiem nie przeklinać. Potem od pieniędzy odwala. To ten wytenteguje. Godzina 28 minut została do końca. Ile to kilometrów pokazuje? 99 km. Ale lecimy tak bocznymi drogami. Nie wiem, tam się tak jedzie, czy my po prostu jedziemy jakąś trasą krajobrazową? Bo... Nie wiem, Google powiedziało, że ten jest najszybciej, a ja się z Google nie wchodzę. Od momentu, kiedy Google mnie kiedyś przeprowadziło przez Włochy takimi zadupiami, bo był karambol na autostradzie i tak naprawdę zamiast na 10 godzin to dojechałem do Austrii w 5, no to stwierdziłem, że się już z nim kłócić więcej nie ma. No to ufamy Google i jedziemy dalej. Zatem co ci się w drodze nie poda? Piękna, malownicza? Nie, no fajna jest, zaraz będziemy przejeżdżali obok zamku w Ogrodzieńcu. No. Także może się uda go dziś złapać w kadrze. Zobaczymy.
ale tak wyjaśniając jedną kwestię, taką dosyć istotną, chcieliśmy zaznaczyć, że nie jeździmy u nas w grupie tylko i wyłącznie benzynami, tylko i wyłącznie AMG, 5-litrówkami, 5,5, 6,3 AMG i innymi dziwnymi wynalazkami. Tak, ponieważ dieslami też jeździmy, to jeszcze produkcji Renault. Dokładnie. 1,8 tu jest? 1,8, tak? 1,6 diesel. 110 kumi. Tak więc odpowiadając na, powiedzmy, że zarzuty, chcieliśmy gdzieś to naprostować, bo ludzie twierdzą, nie mówię, że wszyscy, ale jest parę osób, które twierdzi, że my tylko AMG, tylko diesle, no, a nieprawda. Nie, tylko znaczy benzyny. tylko benzyna, ale nieprawda, bo i dieslami jeździmy i normalnymi silnikami, nie AMG. Ostatnio, wczoraj na zlot przyjechaliśmy W207 1,8 benzyna, tak? Tak. Tak, ale że... taka lekka szpila w najmocniejszej wersji. No nie było. Także no i teraz też jedziemy po diesla z Patrykiem. O, też oczywiście najmocniejszego. Koniki po lewo, po prawo. Tyle co w AMG, może trochę mniej, może tyle co w Witku. Nie wiemy skąd to się wzięło, znaczy nie wiemy. Podejrzewamy, no bo często pojawiamy się tymi AMG. No i przeważnie są to benzyny, jeśli chodzi już o wersję nie AMG, to też przeważnie to są benzyny, no ale skąd pomysł, że hejdujemy jakieś diesle, czy w ogóle robi jakieś kolekcje, czy podziały? No nie ma tego u nas, tak naprawdę każdy jest mile widziany, niezależnie tego czy jeździ dieslem, czy jeździ benzyną, czy jeździ benzyną z gazem. Jeśli ma tylko Mercedesa, a nawet nie tylko i ochotę przyjechać, no to nie ma żadnych problemów, przeszkód, zapraszamy wszystkich. Dokładnie, tym bardziej, że to nie jest tak, że nie wiem... My mamy, mówię, ile pieniędzy, środków, po prostu my spełniamy swoje marzenia, tak? Każdy z nas dziennie harata, zarabia, no i gdzieś tam sobie odkłada i spełnia pomału te swoje marzenia, tak? A że naszymi marzeniami są Mercedesy i no sorry, bądź co bądź, AMG jest takim jakby koronacją tego Mercedesa, tak? No to jak się w końcu uzbiera, to się takie AMG kupi, tak? Ale tak jak tutaj Olaf mówi, no jeździmy też dieslami. 1,6 by Renault i nikt nic do tego nie ma, nie? To, że my czasem wyjedziemy i to jest najfajniejsze, że nas identyfikują ludzie z takimi super furami, a tak naprawdę my na co dzień jeździmy normalnymi samochodami. Tamte samochody, to tak jak mówiłem, to jest spełnienie marzeń. Stoją w garażu i wyjeżdżamy od czasu do czasu dla przyjemności. No moim samochodów nie użytkujemy na co dzień. Moim daily przez 3 lata było celka W208 2.0 kompresor z dołożoną instalacją gazową. Po prostu było tanie dojeżdżać mi do pracy, a aktualnie jeżdżę Audi A4, B5, 1.9 TDI, więc też nie wiem skąd się biorą takie głupie pomysły, że flexujemy się jakąś gotową kasą i jeździmy samymi AMG. No, tym bardziej, że tak trochę może głupio to zabrzmi, ale na przykład nowymi samochodami, a szczególnie AMG, tak już tak nie jestem zafascynowany. Lubię po prostu klasyki, tak? No, także to tyle było słowem wyjaśnienia, bo teraz nam się przypomniał temat, a ostatnio pojawiły się też komentarze na Facebooku, więc korzystając z okazji chcieliśmy naprostować to. Także mam nadzieję, że teraz, jakby to powiedzieć, ten rąbek tajemnicy został tutaj, jak to się nazywa? Odkryty, tak? Czy tam, no powiedzmy, że w każdym razie wiecie o co chodzi. Tak, zdradziliśmy tą tajemnicę tego AMG i jak to niektórzy mówią, naszej selekcji, tak? Tak. Ja pierdolę! Chodź tu! Nie mamy logo! Kurwa mać! Mała aktualizacja. Właśnie zatrzymaliśmy się na małym postoju. I zorientowaliśmy się, że zostało same crew. Także gdzieś nam odpadło Mercedes Southside. Jakby ktoś znalazł, to znalazcę prosimy o kontakt i ewentualnie tam przewidzimy jakąś nagrodę za to. Nie wiem jak z drugiej strony, ale chyba tu jest całe. Nie. No. Wiesz co, podejrzewam, że może gdyby były wycięte prawidłowo, to nie byłoby tak źle. Kto je wycinał? Nie o to chodzi, ja się zastanawiam jak to powiedzieć emerytowi.
No wyślemy mu to nagranie, na co? Ja nie wiem, czy on to przeżyje. Ja pierdolę. A karawan jeszcze nie przygotowany do pogrzebu. No, powiem tak. Chyba jednak trzeba będzie rozważyć opcję, żeby przykleić to na stałe. Nie, po prostu trzeba kupić inne magnesy. W którym momencie? Powiem ci, coś w tym jest. No ciężko. Dobra, minuta ciszy do lodu. Ciężko stwierdzić, w którym momencie mogło nam to odpaść, ponieważ w zasadzie to jest nasza pierwsza, pierwszy przystanek, to jest nasz od Katowic, znaczy w zasadzie od, no dobrze mówię, od Katowic. Czy powiem ci szczerze, to jest chyba na tyle, żeby to odpadło, nie? No chyba nam tego nie zerwali, skoro się nie zatrzymywaliśmy nigdzie, nie? Co, wiesz jak może być, że jak było zagięcie... To wiatr po prostu. Wiesz, żeśmy to zgubili na szybkiego ruchu jeszcze na ten, na Śląsku. Bo tam żeśmy cisnęli dosyć tak, nie będę mówił ile, bo nie chcę mandatu. Dobra, ja was na razie opuszczam, na razie. Idę jak odpuszczę. Grzegorz idzie sikać. To może pójdziesz ze mną? No nie, no już trochę prywatności zostawię, nie? No ale to razem idziecie, kurwa. No, ktoś musi kogoś podtrzymać, no nie wiem. No, a wracając do tematu, musimy zaopatrzyć się w nowe logotypy. To wygląda. Nie wiem, czy tego zaraz nie zerwiemy całego i zostawimy tylko z jednej strony. Kurde, ale jeździliśmy z tym już jakiś czas i... Szczerze mówiąc, wytrzymywało. No ale jak widzicie, wyprawy po CLS-a dla Patryka nie wytrwały. To smutny widok, no. Damian będzie... No, myślę, że zawiedziony to może jest złe słowo. Będzie wkurwiony, zdenerwowany, ponieważ siedział z północy i wycinał te napisy. No ale lekcja dla nas, żeby na przyszłość zainwestować w mocniejsze magnesy, a już kolejną furę najlepiej okleić. Dobra, to jeszcze chwilę przerwy i będziemy się zwijać. Zatrzymaliśmy się na Orlenie. A może bez lokowania zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej po jakąś tam małą szamkę. I powiem wam, korzystając z okazji, że jaka tu jest cisza i spokój. W zasadzie oprócz śpiewu ptaków to nic nie słychać, naprawdę. No jednak Świętokrzyskie ma swój urok. Czasami dobrze jest od tego miejskiego zgiełku uciec, przynajmniej na chwilę. Grzegorz tam chyba hot doga wcina. Nawigacja, to dojechaliśmy chyba, ale auta jeszcze nie widzimy. Widzisz coś? Nie, zaraz będziemy pewnie dzwonili do gościa. 48? 38. W tamtym kierunku się. Czyli na, no, 34, czy musimy zawrócić. Patryk, jest stres? Jest troszeczkę. Troszeczkę jest. Spoko, nie przejmuj się. Będzie dobrze. To my tu karty będziemy rozdawać. Tak, jak Wania zakopi, to młocha nie siadł. A tu jest miejsce do nawrotki. Czujesz jak u siebie w domu, ci powiem. No, Grzegorz zna te tereny. No, jak własno można powiedzieć, pustą kieszę. Jeszcze pustą. No, biorąc pod uwagę to, że my się wozimy tylko i wyłącznie AMG, żeby nie był, pamiętajcie o tym, to tak jeszcze nigdy nie będzie pomógł. 38. Gdzie jest CLS? 54. Szczerze mówiąc nie wiem, bez numerów wszystko. Ciężko się rozeznać, gdzie może stać auto. Chodzi na to, że chyba tu. Tak, jest 60. Dobra, idę powiedzieć chłopakom, że to tutaj. Tu jest 60. Jest na płocie napisane. Tam gdzie patrzyliśmy. Z tego ośrodka szkolenia. Kierowca. Halo? No witam. Teoretycznie jestem na... I ten samochód będzie stał trzeci albo czwarty kolei. Stoi. W tej dróżce, a ja już schodzę. Dobra, stoi. Dobra. Widzimy już.
Okej, okay. No to idziemy pooglądać w zasadzie już. Póki nie ma właściciela, można sobie troszeczkę więcej zobaczyć. Stoi co, lesik wyglancowany. Nie no, tutaj wygląda ładnie. Dobra, wiecie co, żeby tam nie stresować właściciela i nie robić głupich akcji, nie będę tam nagrywał za bardzo przy rozmowie i przy oględzinach. Sprawdzimy auto i jak już będzie po wszystkim, jak już zadecyduje Patryk, czy kupuje, czy nie kupuje, to damy mam aktualizację. Ale na razie zostawię tak jest, później poglądać sobie jeszcze samo. Także widzimy się za chwilę. Halo, jesteśmy już po oględzinach. No i zrobimy może małe podsumowanko, a w zasadzie Grzegorz zrobi, bo... A Grzegorz się nie zna, kto to jest Grzegorz? Bo się najbardziej nie zna na tych samochodach i... W sumie tylko stał obok. No. Teraz to gdzieś wycofa i będzie małe podsumowanie. Finał mogę wam już pokazać. Tak, wracamy w komplecie. No ale do rzeczy co tam, jak tam i... Czekaj, poprawię sobie fryzurę, żeby mieć ładny look. Ładnie jest, dobra. Więc tak, zaskoczył mnie, zresztą nas wszystkich, stan blacharski samochodu. Naprawdę fajny, miał przód rozbierany, klapa tego, maska była lakierowana. Widać, że że coś tam z przodu się działo, ale ogólnie naprawdę fajny stan blacharski. Oczywiście mówimy o górze, bo pod spód to nie miał kto nawet zajrzeć. No a teraz kubeł zimnej wody. Zawieszenie ABC leży. Przyjechaliśmy, tył leżał, ze star diagnozy nie chciał się w ogóle wysterować, nie chciał się podnieść. Po odpaleniu samochodu po chyba 10 minutach zaczął się podnosić do góry. Pokazywał bardzo niskie ciśnienia w układzie, także przypuszczam, że się po którymś tam razie po prostu dopompował i się podniósł, po czym stanął jak Audi Allroad całkiem u góry i jechałeś nim tak, jakbyś jechał, nie wiem, taczką po wybojach. To jest pierwszy temat. Drugi temat, było słychać klepiące gdzieś już tam wtryskiwacze. Czy to był jeden, czy to były dwa, nie mam zielonego pojęcia, bo nawet nie sprawdzaliśmy go na wartościach rzeczywistych, czy tam jakieś większe korekty są, czy nie. Kolejny temat taki, skrzynia biegów, no przeciągała, tak? Było czuć, że przeciąga na początku biegi, póki był zimny, po przejechaniu tam niecałego kilometra, no wiadomo, przy tej temperaturze, co teraz mamy na dworze, jest 30 stopni prawie, to skrzynia zaczęła w miarę normalnie chodzić, ale zaczęły się falowania przy jednostajnej jeździe, przy jakichś tam 1200-1300 obrotach było czuć po prostu, że ta skrzynia delikatnie faluje. Nie wiem, kwestia co tam może być zepsute, to jest wróżenie z fusów, to trzeba po prostu rozebrać, sprawdzić. Tak samo nie gdzieś tam podpiąć go pod wartości rzeczywiste i poglądać, jak się tam to wszystko zachowuje. Nie robiliśmy tego, nie było sensu. Kolejna rzecz, z tyłu zawieszenie, dramat. Cały co, jakaś nierówność, bo po prostu słychać stuki i teraz nie wiadomo. Tam jest układ wielowahaczowy, co tam tak naprawdę jest wybite. Nie wiem, wróżenie z fusów, ciężko określić. Przód to samo, tylko tam już przy większych dziurach też było czuć jakieś tam uderzenia. Ogólnie samochód, no powiem szczerze, no odrzucą. Bynajmniej mnie. Wnętrze tego samochodu strasznie zniszczone, bardziej tak pod przebieg 500 tysięcy. Najciekawsze to sterownik silnika wyczyszczony. Według sterownika silnika i wszystkich innych podzespołów, które gdzieś tam szczytują przebieg, samochód miał 87 tysięcy. No tak. A licznik pokazywał 280 coś. W każdym bądź razie to jest taki rzecz już i z takich tapicerki. Były na pewno rozbierane, wszystko źle spasowane, trzeszczało, dotykało się tego po prostu jeden wielki trzask. No powiem szczerze, nie wiem, no na pewno nie dla mnie samochód i Patrykowi bardzo mi przykro. Nie. Też odradzaliśmy, bo no nie, no. I wiecie, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim? I może będę tutaj tak delikatnie stronniczy, ale powtarza się to, co ja zawsze mówię. W pewne regiony Polski się po prostu po samochody nie jeździ. Tu ludzie inaczej patrzą na te samochody, inaczej je traktują. Co innego jest dla nich ważne, także... No my raczej chyba podchodzimy do samochodów bardziej pedantycznie, tak? Okej, ale wycieczka fajna, podsumowanie jakieś tam jest. Co, ruszamy panowie na Szydłów? Na Szydłów, jedziemy jeszcze na Szydłów, coś ponagrywamy. No i co, pewnie jeszcze, mam nadzieję, że nie para, ale może jeszcze raz pojedziemy z Patrykiem po jakieś auto. Albo w końcu się da namówić na nasz pomysł, ale to jak się da namówić, to będzie w osobnym vlogu. Dobra, to co panowie, ruszamy. Do Patryk? No to jedziemy, to hej.
interesują Was okresy II wojny światowej i tak dalej, czy nie? No. Czy macie na to... Nie, ja bardzo lubię. Druga wojna tu to... są przepusty mostowe i, panowie, rzecz fajna, to jest tu i tu zostaniemy, coś Wam pokażę. Te przepusty, tylko że one są teraz zrobione i powiedzieli, że nie będą tego ruszać, bo nie umiał go nawet znaleźć do końca. To jest tak, myśmy tą drogę tu rozebrali całą. No. Taka babcia tam z połowy tej wioski kurwa przyleciała. Chłopy, zostawcie to! Coś tam. I powiedziała, bo babcia ma chyba z 90 lat, nie? Że jak szedł front, bo tu szedł front niemiecki ten, że jak szedł front i oni się potem tam wycofywali przed ruskimi, to kurwa zakupywali broń i gdzieś tu są kurwa bomby zakopane. Przyjechali saperzy, chyba na 3 tygodnie nam zamknęli ten odcinek, nie umieli tego znaleźć. I w końcu zdecydowali się, że po prostu nie będą tego ruszać. Myśmy tu normalnie płyty czołgowe znajdowali. Taka płyta opancerzenia czołgowego, to nie byłeś w stanie kurwa ruszyć ziemi. Taka gruba stara. Masakra. Ile tutaj znaleziono ten, chłopaki, jak wiesz, budowlańce, jak robili, drogowcy, jak tego, jakby rozkopywali podbudowy i tak dalej. Ile tu hełmów poznajdowali, ile było. Chodźcie, wam teraz pokażę ten przepust. Southside Crew bawi i uczy. On jest teraz zarośnięty i go tak do końca nie widać, ale bo one były odnawiane. Kwestia jest tego typu, że ten przepust ma tak solidną konstrukcję, to były schrony dla sprzętu wojskowego. Teraz widzicie, to jest tutaj cały ten. On był pogłębiony, on był bardziej głębszy tutaj wcześniej. I te przepusty były tak konstruowane, że jak szedł front i na przykład był nalot tego samolotu albo coś, to najcenniejszy sprzęt tutaj chowali. I dosłownie jak myśmy tu wchodzili, bo tu już są nowe wylewki robione na ten, na przyczółkach i tak dalej, ale jak myśmy wchodzili w to, to jeszcze były takie solidne zawiasy metalowe w tym wszystkim. Bo tu normalnie jak ten, to były takie metalowe, ogromne, pancerne drzwi i ten najcenniejszy sprzęt był chowany pod te przepusty i zamykany, żeby po prostu na lat tego nie wyszło. I to też nam właśnie opowiadali tutaj mieszkańcy. Jak myśmy rozbierali tą drogę, to wyglądało to tak. Tu pod spodem, tej świeczonej polskiej nawierzchni, bo polska nawierzchnia była oczywiście smułowa, która się rozchodziła od temperatury i tak dalej, była oryginalna niemiecka konstrukcja. Ta konstrukcja była nienaruszona. To, co było na wierzchu polskie nałożone, wszystko było rozpieprzone. Odbudowa, nawierzchnia i tak dalej, warstwa wiążąca. A to wszystko, co było pod spodem niemieckie, było w nienaruszonym stanie. Były idealne warstwy, podbudowy, wyrównania i tak dalej. Dobra, tylko nie puszczę tego na vlog. Jakby ktoś pytał, to nie było Discovery History, na pewno. To tutaj jeździ... A, tu jest jeszcze fajna rzecz. Tu boisko, które jest przy tej szkole, to myśmy zrobili, chociaż nie, nie ma, już zmienione jest na ten, ale tu było asfaltowe boisko i to po prostu, jakby to powiedzieć, ksiądz tej, tutaj z tej parafii przybiegł i się zapytał, czy nie możemy tutaj dzieciakom asfaltu wylać. Znaczy, no nie my, firma co tu budowała, nie? No i postanowili, że coś tam zrobią. Było boisko po prostu asfaltowe. Fajna ciekawostka. Tu jest następny przepust na dole. Zabytek klasy nowoczesnej Passat P5. No, jest maszyna. Mówiłem, to co niemieckie jest dobre. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Za darmo zwiedzić, można się dołączyć. I dzień dobry. Możemy filmować, bo vloga kręcimy. Proszę, można, można sobie. Jak najbardziej? Jak chcecie, możecie. To wbijamy. A teraz jestem przy Kazimierzu Wielkim, dopiero także... Trials on the trials.
Król Southside Crew. Słuchaj, Southside Crew dzieli i rządzi. Tam jeszcze masz pelerynę. Za ciepło dzisiaj. Ty jesteś Southside Król. O! Właśnie, posturę już mam. Pewnego magicznego wieczoru nasz kolega z grupy wpadł na pomysł kupienia Mercedesa. No i postanowiliśmy wszyscy razem przyjechać tutaj w te piękne świętokrzyskie, gdzie okazało się, że ja z pochodzenia szlachcic odnalazłem swoje korzenie. Oczekuję Patryka z dobrymi wieściami, czy mamy nowy karawan w swoim gronie, czy nie. Patryku, zapraszam na salony. Patryku, ja, Grzegorz, czwartyka, władca i pan Sołceńku, pytam się u ciebie, czy wróciłeś z misji z Mercedesem? Nie, niestety nie. To padaj na kolana, ty niewierny, ty! Wybacz, król. Wybacz. Żony, padł na kolana, jak ten, kurwa, zawieszenie z tyłu w tym... w tym CLS-ie. I Sołceńku, co robi? Uczy i babu. Southside bawi, uczy, ale też przy okazji je. Swojski schabowy, swojski ziemniaczek, swojska suróweczka. To bardzo dobre. Będziecie w Szydłowie, zapraszamy. Jaka knajpa? Królewska. Królewska? Królewska. Zapraszam. Królewska. Naprawdę bardzo dobre. Drogie dzieci, więc tak. Podsumowując dzisiejszy dzień, chociaż może jeszcze go nie podsumowujmy, bo jeszcze się nie zakończył. Temat wygląda tak. Wybraliśmy się po Mercedesa. Minus jest taki, że wracamy bez niego, ale wracamy Mercedesem. Czyli jest minus, plus, plus. Wyszliśmy na zero. Ale uważam, za bardzo dobry plus jest to, że trafiliśmy do Szydłowa. Mieliśmy okazję zwiedzić rynek w Szydłowie. Jak myślicie, panowie, jak wrażenia? No, bardzo fajnie. Myślę, że gdyby się faktycznie udało zorganizować jakiś rajdzik w tych okolicach, przejechać przez rynek, wyjechać jakąś tą bramą krakowską, to byłoby na pewno fajne. Tym bardziej, że jest bardzo klimatyczne miejsce. No, myślę, że to jest fajny plan na przyszły rok. Bo w zasadzie nie wiem, czy mamy tam gdzieś jakiś inny pomysł. Czyli wychodzi na to, że mamy plan na przyszły rok, tak? Tak, oczywiście. Czyli powiem tak, szczerze mówiąc, podsumowując to wszystko, może zróbmy to naszą główną imprezą, ten rajd tutaj po Świętokrzyskim. Przejazdem przez Szydłów. Parę zaproszeń właśnie na Świętokrzyskie dostaliśmy, więc myślę, że to będzie fajna też możliwość połączenia tego, żeby się tu w końcu wybrać te rejony, ściągnąć naszych ludzi, odwiedzić tych, którzy są po prostu z tych rejonów. Zawiązać jakieś bliższe przyjaźnie. Także jak najbardziej. Nie tylko tereny Śląska i okoliczne. No, także myślę, że Szydłów będziemy mieli na uwadze w przyszłym roku, jak będziemy robili jakąś dużą imprezę. A mówiąc o dużych imprezach, nie możemy zapomnieć o porcelanie. W tym roku miejmy nadzieję, że dojdzie do skutku, że tematy covidowe nam imprezy nie pokrzyżują. Mamy troszeczkę niespodzianek dla was. Miejmy nadzieję, że wszystko uda się fajnie zorganizować i uda się po prostu zrobić kolejną fajną imprezę, na której będziecie się dobrze z nami bawić. Ale mamy już zaklepany termin i no to możemy powiedzieć, bo nie wiadomo, kiedy ten vlog wypuścimy. A dobrze, żeby już sobie ludzie poplanowali wolne. 11 września. Dokładnie, 11 września, porcelana.
o której, jakie atrakcje będziemy w międzyczasie informować. Także łapcie wolne. No i co? Na pewno w wrześniu będziemy się widzieć na Porcelanie. No, czy do tego vloga jeszcze dorzucimy z powrotu i to w zasadzie chyba wszystko, nie? Dorzuć do pieca. Ty, fajne to. Kurwa, się robak rozjebał. Kleksa na szybie. Weź ją przepłucz. Chcesz go wsiądać? Idzie. Weź ją przepłucz. Chodź. Tylko chyba na dwóch. Ty! Porernie mi się nie chciało wstawać, ale... O, ciężko. No, on już powiem ci, w momencie rozbryzgnięcia został usmażony z automatu. Czasami trzeba się poświęcić dla dobra ogółu. Aha. Zajebiste to jest. Ty, Johnny, patrz co tu pisze. Aha, właśnie. Ciemno.